Halo. Siemano, i czemu ja zmieniłem tytuł? Kto nie śpi, ten ogląda, dobra. I będzie taki tytuł, jaki jest. To Lewik, ja zaraz na rajdy idę. Ja nie idę dzisiaj na rajdy. Dzisiaj w ogóle mnie rajdy nie interesują w boksach. Więc dzisiaj nie idę. Ten typ zawodowy mi dzisiaj wykończy połowę i gadał z moją papugą. To ładnie, słuchajcie, witam wszystkich ponownie. Dzisiaj lampka poprawiona. Dzisiaj drugi raz robimy live'ika. Poczekajcie chwilę, czy mi się zepsuła kamera znowu. Tak jest, a już teraz będzie dobrze, okej. Dobra. Tak jest, jak ci ludzie namówili do powrotu w Pogo. Przecież ty nie grałeś w ogóle, więc jaki powrót? O jakim powrocie my mówimy, Saito? O jakim powrocie my mówimy? Natomiast ja was witam wszystkich. Ja jestem w Wyndonie, to jest to nowe miasto. Słuchajcie, to już ten czas. O kurde, ale się zahaczyło. Taro. Ty masz konto 2016, ja dopiero jesteśmy lewa, ale jesteś biedak. Ja w ogóle mam już 400 level i dzisiaj mi zaakceptowali dwa pokestopy. Połączmy się z internetami. Ja czekam tylko na jedno. Unboxing paczki będzie po 18, tak jak obiecałem. I jeżeli będzie dzisiaj cokolwiek do składania, to na pewno nie będę tego składał. Dzisiaj tylko unboxing. Będzie, paczuchy. Składania dzisiaj żadnego nie będzie. XD. Gdzie jest mój pokestop? Czemu jeszcze mojego pokestopa nie ma w grze? Ile trzeba czekać od zaakceptowania pokestopa, żeby się pojawił w grze? No nie ma jeszcze, co to ma znaczyć? Tam nie było nic do składania, what the fuck? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, czy tam nie było nic do składania. Nie ma jeszcze mojego pokestopa w grze, co to ma znaczyć? Cześć Jayko, pozdrawiam z pracy, ty jeszcze w robocie siedzisz? Rano byłeś w robocie i teraz jeszcze w robocie siedzisz? Jak to? Nie za długo? Ta, ale no to niedobrze. Dobra, a my będziemy obczajeli też od razu. Czy będą jakieś dołączania? Ktoś się nie zna na logistyce. I słuchajcie, i jesteśmy w Wyndonie. To jest inaczej Londyn. I tutaj już jest liga, ponieważ my mamy już wszystkie odznaki. I ja ogólnie nie mam żadnego pojęcia, co tutaj może być, co tutaj jest ciekawego do zrobienia. Bo tak, bo tutaj jest... Zdecydowanie tutaj jest... część, gdzie można zdobyć ligę. Natomiast nie mam pojęcia, co tutaj jest za wieża. Elo, cześć Raki, też właśnie skończyłem odznaki przed chwilą. A ja właśnie chciałbym wam pokazać, nie? Że Wulpister ma już wszystkie odznaki, ale jeszcze nie mam, nie jestem jeszcze na samym końcu gry. Natomiast 36 godzin. Idę ogarnąć pokój, ogarnij pokój, drogo, oczywiście. Gąska, dobra. Okej, no i jesteśmy w tym ostatnim mieście, no i teraz zobaczmy, co tutaj w ogóle się dzieje ciekawego. Czemu tu włazić i gadać z ludźmi? Okej. Totalnie nic ciekawego mi nie powiedziała. A co to tutaj jest? Flying lost in Windows Winding Street. Use the city's dedicated flying taxis. Okej. A co to tutaj jest? To jest taki park wendonowski? Okej. Taki po prostu park, tak? W którym można sobie połazić i... Jest trawa. Grassy seed dostałem, no dobrze. Tu nie przejdę, szkoda. O, proszę bardzo, pies zdobył poksa. A tu coś jest do wzięcia jeszcze? Nie. Wszystko jest tak poukrywane. A tutaj walczą o... Takie po prostu miejsce do walki? Proszę bardzo, jestem sędzią. Ty jesteś sędzią. Nie chcę. Nie chcę mu setu żadnego. Idź sobie. Tu jest coś dla mnie. Balm mushroom. Dobrze.
Ja bym chciał jakieś ciuchy kupić. Mam dużo pieniędzy, żeby kupić ciuchy. Kupmy jakieś ciuchy. Co? I'm going for picnic. No to idź z picnic, Jezus Maria. Dobra, w tej pierwszej chałupie byliśmy. W której pierwszej chałupie byliśmy? O mój Boże. Ile to jest chałup? W tej byliśmy pierwszej. Cześć, cześć Michał 44. Siema, no witam na moim live'ie, moi drodzy. Hej, i cześć Mati. Okej, okay, koło 18 będziemy robili unboxing paczki od Nika, ale mimo tego zapraszam wszystkich. Po co ludziom do domu wbijasz? Bo w poksach często ludzie dostawali, znaczy dawali jakieś przedmioty. Proszę bardzo, to są dwa Pokémony, nie? Jakby co. Natomiast zawsze się w Pokémonach wbijało do domów ludzi różnych. Zawsze tak było, czasami dostawało się różne fajne rzeczy. Ja ją znam. Ona jest fryzjerką. Ona mnie zawsze obcina. Znaczy tylko raz w życiu mnie obcina w tej grze w sumie. I wiecie co jest najlepsze? Że ja jeszcze żadnego fosila sobie nie odratowałem. Gdzie się fosile ratuje? Bo w sumie nigdzie z fosilami się jeszcze nie zabawa. O, ten od sztuki. Frostmoth. Nie mam. Nie mam Frostmota i nie chcę za Duraludona się wymienić w żadnym wypadku. Tutaj jest jeszcze ciekawego. O, jakieś małe poksy. I can seem a wee bit harsh having it broadcast for all the women. Ej, w ogóle wiesz co jest najlepsze? Można włączyć ludziom telewizor i iść sobie w pistu. Masz, oglądaj stara babo. Specjalnie dla niej włączyłem jej telewizor, nie? O, a tutaj jakiś z liderów. Rotom phone, and a bike that means you already must know the Pokemon Rotom absolutely loves to jump into a source of different motors. O kurde, walka! Widzisz, po to się wchodzi do chałupy na przykład innych, żeby walczyć z nimi. Proszę bardzo, Rotom. Ten. Kosiarka do trawników. Czyli roślinny. No to na roślinie zrobimy mu robaczki. Super efektywne. Pokémon kosiarka, dobra. Który będzie Rotom teraz następny? Dobra, Rotom. Jaki teraz będzie Rotom? Rotom piekarnik, spoko, czyli ognisty. To damy mu na przykład Dark Pulsa. Dawaj. Nie ubiłem go, oż ty. O nie, ognisty atak. Piekarnik mi bije. To i podpalił mnie piekarnik, no nie wierzę. Nie wierzę. Mnie piekarnik podpalił. O, już jest lepiej. Dobra, jaki będzie kolejny? Rotom. Jeszcze kurde, z podpalenia by dobrywał, nie? Cześć koala, siemano! Siemka, siemka. Który będzie teraz Rotom? Rotom pralka, dobra, czyli wodny. O, cześć bocie, bot zawsze wita. To zrobimy też Leech Life'a. A tego chyba nie zabije, nie? Nie, to musimy coś innego użyć. Jakiegoś innego silnego ataku. Przepana, co tam? Co tam, moja droga? Widziałaś, bo jest sprawa, widziałaś jaką fantastyczną kartkę świąteczną wczoraj narysowałem? Pewnie nie widziałaś. Wczoraj na live się chwaliłem. Idę na rajdy. Dobrze, sobie to idź na rajdy. Udanych rajdów. Pewnie zobaczymy się nie prędzej za godzinę. To tylko skończę tą walkę i zaraz ci pokażę. Jaką zrobiłem, zmienię na ekran drugi, tylko żeby nie było tego dźwięku z tej walki. O, dobra. Myślałem, że Roto ma lodówkę, jeszcze zobaczymy. Okej, okay, coś dostałem? Rotom katalog, naprawdę? Co to jest? A catalog of devices that Rotom like. Use this catalog to have Rotom hop into and various devices listed within. Ale ja nie mam Rotoma.
czekam, aż w końcu odpalisz, bo chciałem ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, moja droga, dziękuję. Słuchajcie, pokażę ci, moja droga, jaką kartkę wczoraj narysowałem na zajęciach z projektowania plastycznego w moim szkicowniku. Jest tutaj ta karteczka. To jest kartka dla wszystkich smutnych ludzi, którzy mają handry i mają złe dni i w ogóle wszystko inne złe. I to jest kartka z napisem smutnych świąt i to jest smutny garnek na dole, o. O, to będzie widać lepiej. Jest bardziej mroczne, jest smutnych świąt. I jest na dole smutny garnek. I jest strasznie jest strasznie smutna. A oprócz tego w ogóle testowaliśmy kolorowanie. Trzymajcie się dzisiaj Pokemonów, dziękuję bardzo. Ja to o smutnych rzeczach, kaligrafię też mieliśmy, jeszcze nie, będziemy mieli kaligrafię. I mieliśmy mieszanie kolorów akwarelowych wczoraj. Na przykład miałem mieszanie, nie mam teraz dobrego światła, ale mieszanie tak zwane miękkie i mieszanie takich oczojebnych kolorów było jeszcze. I różne techniki mieszania. Natomiast kaligrafii jeszcze nie mieliśmy, będziemy mieli kaligrafię. Robiliśmy kartki wczoraj świąteczne dla takiej małej dziewczynki, dla Natalii, która ma ogólnie stwardnienie zanikowe boczne i jej marzeniem jest dostać jak najwięcej kartek pocztowych i robiliśmy dla niej kartki wczoraj i cała ekipa robiła kartki i cała w ogóle chyba gmina robiła kartki, my się też dołączaliśmy do robienia kartek dla Natalki. Papier się zrolował, trochę tak, ojejku jak miło, no właśnie takie akcje robimy często, najlepsze jest to, że my to robimy wszystko za freeko, nie? W sensie takim, że płacę raz za zajęcia, a wszystko co zrobimy możemy na przykład właśnie sobie wziąć do domu albo wydać, tak, więc to jest akurat spoko. Więc inicjatywa jest bardzo pozytywna i właśnie gmina moja bardzo często wspiera takie inicjatywy i my na zajęciach właśnie robiliśmy karteczki. Ja już robiłem w ogóle kartki w zeszłym roku, też na zajęciach, ja zaraz zobaczę czy je znajdę jeszcze, czy nie. Bo robiliśmy też kartki świąteczne. Ja tutaj gdzieś mam. Mam. Robiliśmy kartki świąteczne w zeszłym roku, to jeszcze tylko pokażę na szybko. Które na przykład ja zrobiłem. O, znowu muszę światło poprawić, czekajcie. Ja robiłem na przykład takiego bałwana do wypisania. O. Robiłem człowieka bez głowy. Wesołych świąt, był człowiek bez głowy. O, była karteczka z napisem i tobie również. O, i co jeszcze było? Czy to jeszcze jest moje? Były jeszcze moje... Coś tutaj jest. O, była jeszcze choinka z prezentami, tu można było sobie wypisać co się chce na karteczce i było jeszcze... Kominek był jeszcze też, o. Jeszcze była taka choinka. I te kartki też robiliśmy, to pokażę, to są z zeszłego roku. I normalnie też akwarelami one były robione. Te były mniejsze, w mniejszym formacie. W ogóle ma strasznie dużo kartek. Bardzo dobrze. Muszę coś porobić później z tymi kartkami. Może porozdaję na live kartki. Powysyłam kartki świąteczne. Zrobimy giveaway'a dla słupków, o. To by było ekstra, giveaway dla słupków świątecznych kartek. To by było naprawdę niezłe w sumie. Oła. Giveaway na kartkę świąteczną i sam w ogóle bym narysował taką kartkę świąteczną na zajęciach. To by było nawet dobre, żeby zrobić coś takiego. Giveaway takiej świątecznej kartki. Kurczę, muszę pomyśleć. Chyba ci ukradnę pomysł, spoko, nie krępuj się. Tym bardziej, że wydaje mi się, że ludzie lubią takie rzeczy. Ja na przykład bardzo lubię dostawać rzeczy, które ktoś sam stworzył. Tak, ktoś sam coś na przykład narysował, albo sam coś, nie wiem, no stworzył po prostu, nie? Więc ja bardzo chętnie bym się na coś takiego rzucił. Nie wiem, musiałbym się zapytać moich widzów, czy chcieliby giveaway kartkę świąteczną. Chcielibyście giveaway kartki świątecznej? Nugget dostałem, a czy ja mogę tu wejść? Nie, to jest tylko taki... Ej, ale w sumie ładnie to wygląda. Zrobiłem sobie screena. Tylko, tak. Jacob, ty chciał. Byś chciał, tak? Mi się wydaje, że jakby był panna Lulanna, to by na pewno chciał. Albo prestiżowa Lulu. A to jest most, dobra. A ja bym chciał z ciuchami sklep. Czy to jest sklep z ciuchami? Marnie, give me autograf, okej. Okay. Nie, przeoczyłbyś otwieranie, a no tak, jeszcze nie było otwierania. To jest fryzjer, nie chcesz iść do fryzjera. O, ja chcę ciuchy kupić jakieś sobie nowe.
Idziemy zobaczyć, jakie są ciuchy. Jeszcze nie było unboxing, unboxing chwilę po 18 robimy. Zuzanna. Nazwa Pokemona, no jest pomysł. Będziemy nazywać. Co tutaj, nie ma nic? Bluzy. Ale tak jest... O Boże, ale pedałowa. Za 111 tysięcy i takie pedalski, nie. Nie, Zuzanna, błagam. A to jest twoja siora, nie? Ma na imię Zuzanna. Spodnie. Spodnie wyglądają jak takie dre... No nie. Skarpetki, nie. Co to są za mokasyny tej? Nie. Plecak, może jakaś torba jest fajna. Trumna, o kurde, a może z trumną rzeczywiście będę łaził kolorową. Ej, kupmy kolorową trumnę za 75 tysięcy, nie? Tak, zakładaj ją od razu. Jeszcze z taką trumną nie łaziłem ze sobą. Jakaś czapka fajna jest? Nie. Beret? Naprawdę? Jezusie, nie. Czekałem dzisiaj chwilę w galerii, to poszedłem, wydałem ponad 100 zł na książki. Jakie książki kupiłeś w galerii dzisiaj? Może oksy zmienię. Na takie, o. Jakie książki kupiłeś? Opowiadaj, Divinity. Rękawiczki, nie. Nie, te ciuchy mi się nie podają. Na samym początku były chyba najlepsze ciuchy. Później im dalej, tym gorsze. Takie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o tą grę. Cykl Eragona. Czytałem całego Eragona. Eragon jest bardzo fajny. Natomiast powiem szczerze, że ostatnia książka mi troszeczkę mi się nie podobało ostatnio. Ostatni tom. Natomiast Eragona czytałem całego. Tam jest Eragon najstarszy, Brisinger i Impe... Nie, i coś jeszcze. Film to jest tragedia, mój Boże. Nie gadajmy o filmie Eragona, tak, bo to jest tragedia, zdecydowanie. Muszę więcej Alkremię złapać. Zdecydowanie. Milcery, przepraszam, Milcery, bo Alkremię ewoluuje z Milcery. Czy mi się już tablet aktualizuje? O, ktoś wspominał o jakiejś aktualizacji w końcu, nie wiem. Dobra, zróbmy... bitkę. Aha, bo tamten jest podpalony. Ekstra. Steel Wing, dawaj. Jak wygrasz, to dostaniesz słodkiego cukierka do ewolucji Milcery. Ja wiem! Ja wiem, ale nie zawsze dostaje się przedmiot do ewolucji Milcery tutaj. Jak się wygra. Już dostałem dwa przedmioty, w którym nie ewoluuje się Milcery, bo dostałem saczet na przykład. Nie wiem, czemu nie dokładają przedmiotów dla Milcery. Ale to bije. Ten jest jeszcze podpalony, po prostu ekstra. Miałem się to Poké Center. Teraz pójdziemy. O, dobra. I zaraz zobaczymy, co dostaniemy. Nie zawsze niestety dają przedmiot ewolucji. Ej, na którym ewoluuje Noibat? No. 68, dobra. Bijemy. Znaczy zrobimy. 68, najbata. Poza tym kupić dwie pary spodni, dwa swetry na chwilę spokojnie. A to są te... poszedłeś powiedzieć, poproszę spodnie i dali ci spodnie? Saczet, widzisz, znowu dostałem saczet. No i co daje saczet? Nic nie daje saczet chyba, nie? A się ty nie grał. A tutaj reklamy są, jakie wielkie. Jest... A mogę zadzwonić? Jezu, zaje się tnie. A co za jest? O, item. Max Revive, nie. Idziemy do Pokémon Center, bo widzę, że muszę się uleczyć. Pokémon Center. Będziemy lecieli tam dalej zaraz. Zobaczyć, co tam jest. Czy tam już jest Elita? Bo jeszcze nie. Właśnie nie, ale tak stałem i decydowałem, to podchodzi zaraz ktoś i pyta, czy pomóc. Nie lubię tego, ja też nie cierpię, jak się ludzie rzucają. Jak będę potrzebować pomocy, to sam będę podchodził do kogoś, nie? Ja nie cierpię, jak ktoś mi właśnie narusza moją własną prywatną strefę w momencie, kiedy ja robię zakupy. A najgorzej jest, kiedy wchodzisz do sklepu, nic ci się nie podoba i wychodzisz nie kupując nic. I wtedy mam wrażenie, że po prostu wszyscy się na mnie lampią, że ich okradam, nie? Mają obowiązek, no właśnie wiem, że mają obowiązek. To jest najgorsze, co może być. Tutaj jest Big Ben, tak?
No to wygląda, idziemy zacząć Big Bena. O proszę, co tam? Kraw, kraw. Nie chcę nigdzie na razie. A to co to jest? Tak samo jak wchodzisz i ktoś ci mówi dzień dobry, a to wychodzący pewnie mówić, no. To w Empików ostatnio zawsze jak jestem, to mówią mi dzień dobry na samym początku. A ja na to nie chcę. Że co on tam ode mnie chce, że mnie woła? Weźmy użyjmy rowera, bo to jest dosyć duże, puste miasto. To jest naprawdę strasznie pusta przestrzeń. Duża, ale pusta. I trochę mi się nie podoba jak na razie. Co to jest? I can change my job or even my home, but I can't change my favorite challenger and my favorite Pokemon. No spoko. Nie mogę tu przejść. Nic nie chcę iść nigdzie. Nie chcę nigdzie zejść z tego rowera, człowieku. I powiedz mi, czy ty możesz iść tutaj? O nie, nie, blokada niewidzialna. Mogę zadzwonić? Nie. Telefon to jest atrapa tutaj. Dobra, weźmy do tego dużego budynku, co to robi. Jestem ciekaw, co to robi? Co ty tutaj robisz w tym budynku? Bogato! Bogato! I was invited by Marco. A celebrity. No proszę, dzień dobry, co tam? I am Professor Concierge. I am more to than happy to assist Pokemon, even if we don't speak the same language. Okej. Okay. A ty co robisz? Aha, ona się ma uśmiechać wiecznie, dobra. Welcome to Rose of the Rundelands. We pride ourselves on offering 5-star service. I tyle, i nic więcej tutaj nie można zrobić, tak? Można wyjść windą do jakiegoś miejsca. Spróbuj ewoluować milcery tym saczetem. Nie mam milcery więcej, żeby ewoluować milcery. Brakuje mi milcery. I co? I to jest budynek, w którym ja nic nie mogę zrobić? To jest tylko taka pokazówka? Naprawdę? Nic więcej tu się nie da zrobić? Tylko tu wchodzimy i tyle? Bolewam. Quest tam później będziesz miał. Okej, na drodze numer 4 jest podobno. No tak, 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 tylko że nie łapałem milcery. Niku, nie łapałem w ogóle milcery. Dobra, zobaczmy co tutaj jest w ogóle. Monorail Station, co to robi? Jest jakaś winda? Gdzie ja będę, nie wiem. To jest rzeczywiście jakaś winda. Goes round and round the city, it's dazzling light. Czyli to jest, ona łazi wokoło miasta, natomiast wygląda na to, jakbym był góra-dół. Włączyłem CS-a i bym wyłączył, ale bana dostanę, a tak padam co rundę. Po co włączyłeś CS-a? Metro, aha. No tak, metro w Londynie, nie? Okej, patrzcie, nawet są pamiątki. Ty, no stacja metra najwyraźniej to jest. Widzę tylko po ziemię chyba. Nie wiem. Nie wiem, zobaczmy. A to już jest kolej. A tutaj nic nie ma, okej. Okay. A można usiąść na krzesełku? Można. A tylko na środkowym, czy na bocznym też mogę? Nie, tylko na środkowym, ale lipa. Subcio. Welcome to Pokemart. Nic nie chcę w Pokemarcie. Ale mapa, po prostu mapa jest niesamowita. Ej, nawet jest centrum. Informacja jest też. O mój Boże, okularek ma jakiegoś poksa. Co to jest za poks? Nie będziemy go bić teraz. Szukamy Ditte jakby co.
Ferris wheel, ok, a to co tutaj jest? Bileter. I co? I tutaj nic więcej nie ma? Aha, mogę wyjść. I gdzie ja wyjdę teraz? A to jest ten! No to wow! Ja doskonale wiem, gdzie ja jestem. Tutaj byłem przed chwilą. To jest ten park. Szczerze powiedziawszy, co tutaj jest jeszcze? Nie, zobaczmy na mapie. Pokémon Center Boutique, Hair Salon, Move Tutor, Window Station, Window Stadium. Pokémon Leech Headquarters, o! A tu? Dokładnie to samo, tylko że dalsza część. I tu jest nadal Windon, ale tu jeszcze nie byłem. A Marco będzie walczyć z Lanturnem. Cantonias and Galerians would seem like waiting in lines, okej. Wejście na konwent tutaj jest normalnie. A tutaj jest ten monorail, nie? Czajcie? Czy ja mogę zobaczyć na przykład, czy to leci rzeczywiście... Aha... Ty, jest rzeczywiście kolejka i ta winda jest na tą kolejkę, która tutaj jeździ, okej. To już kumam. Kumam, czyli oni to tak zaprojektowali, że na mapie to w trzy punkty się tylko porusza. I tutaj jest ta kolejka, tutaj o, na tym obszarze małym, dobra. A czy można się dostać tutaj do tego... Cześć Speedy, odpakowałem paczkę? Nie jeszcze. Cały by to odpakowywał, tylko ja chciałem zacząć tutaj tą miejscówę jeszcze. Spróbujmy jeszcze raz na ten hotel. Czy tam jest ten Ferris wheel cały, czy nie? Bo ja widziałem to, ale nie widzę w końcu. Zobaczmy, co tam jest. Tak, jest tutaj z tyłu, ale nie mogę tam wejść jeszcze teraz, dobra. Musimy się dostać jednak na stadion. Dobra, to... Idźmy w stronę stadionu. I w takim razie zrobimy odpakowanie tej paczki przed tym, zanim zaczniemy bić się tam. Bo ja nie wiem, czy my tu już będziemy bić. Bo ja mam quest, żeby się dostać na stadion, ale ja nie wiem, czy to będzie jakiś... Tutaj... Rzeczywiście będzie bitka? Od razu check in. Po prostu check in, no to jeszcze nie chcę check-inować się. A co tutaj jest jeszcze w ogóle? Co to jest? Weather is perfect for match. Czy są jakieś pamiątki, czy co to jest? Get your official merchandise, we also have league cards. No dobra, dawaj. Nie dostanę. Myślałem, że coś tu mogę kupić. Nie mogę nic kupić, ale lipa. We're gonna stay out of trouble. Dobra, okej. To słuchajcie, to zrobimy ten unboxing teraz obiecany. Nie mam zielonego pojęcia w ogóle, co to będzie, ale mam paczkę. Proszę bardzo, jest paczka tu wpisznika. Nie będę pokazywać adresu, tutaj są jakieś kody różne, nie będzie tego widać. I spróbujemy ją teraz otworzyć, nie mam zielonego pojęcia, co tutaj jest. Niko, co tutaj jest w tej paczce? Bo nie wiem. Nie wiem, co jest w tej paczce. Jest spakowana taśmą. Nie wiem, może się uda. Czekajcie, zrobię sobie kamerę trochę niżej. Mam koszulkę z martwej gry. Bomba. Bomba by tak ten... Bomba by inaczej hałasowała. Robimy unboxing, poczekajcie. Nie wiem, czy ja to zrobię jeszcze niżej. Nie zrobię tego niżej. Będziecie słychać wszystko na mikrofonie. Przykro mi. Co ty żeś tutaj wykombinował? A jeśli nie, to jest z gwoździami odłamki, tak grzechoczą bomby. Okej. Odłamki bomby grochoczą. Może być. Odkurzacz jest puszczony mnie w chałupie, bo słyszę. W ogóle chciałem tylko powiedzieć Niku, że nie musiałeś. Naprawdę, ja nie wiem, co w ciebie wstąpiło, że wysyłasz mi tutaj coś. Naprawdę. Do małego nypla najpierw się dostań. Dobra, czyli do góry, tak? Otwierasz tam puste pudełko. Już tak raz było, nie? Z Jacobem. Jak przywiózł mi gadżety z Japonii i otwieram tego pokewola, a tam nic w środku nie ma, nie? Było tak, było. Dobra, słuchajcie, dostajemy się do małego nypla. Tutaj jest mały nypel.
zgodnie z tym, co mówi tu krzyżnik. Mam nadzieję, że słyszycie wszystko mikrofonem i że wam was uszy bolą. I taki był plan. A jaki był plan, że co? Ja wiem, że... Aha, z tym pustym... pustym pokebolem. Ja wiem, że taki był plan i się śmieję. Ja wiem. Dobra, uwaga, jestem na górze. Już. Praktycznie. Spakował na czarno, nie? Żeby nic nie było widać. Ja wiem, że taki był plan, że pokeball był pusty. I w sumie ci się udało, bo było takie napięcie nieutrzymane, że się w głowie nie mieści. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak, tak będzie szybciej. Haha, wiedziałem, że będzie składany. Zapałeś Shiny Tentacle w głowę zaraz po tym Shiny Gastly. Gratulacje! Chyba pornole pokują. To nie jest porno. Słuchajcie, to jest kolejny Pokémon Go do składania. Tym razem ze Squirtlem. Ooooooo. A wiecie, co jest najlepsze? Że mam jeszcze... To mam już dwa. Mogłeś więcej folii dać. Będziemy składać, ale nie dzisiaj. Dzisiaj nie będziemy składać. Cześć, Doczu! Mamy dwa. Jeden jest ze Squirtlem, a jeden jest urodzinowy z Jigglypuffiem. Będziemy składać, ale nie dzisiaj. Złożymy w weekend. Jak przejdziemy poksy. Cóż to? To jest do składania bootlegowe Pekumon. To jest, proszę bardzo, dla tych napisane Pekumon. Ja mam koszulkę z Pekumona i to też jest Pekumon. I to jest podróba klocków Lego. Pekumony, dokładnie. I tutaj jest jeszcze duża paczka pod tym. I ja nie mam pojęcia żadnego, co jest. Ona już... A, ona już nie hałasuje tak. Hałasowała ta. Zobaczmy, co jest w tej. Pekumony są ekstra. O, dziękuję bardzo, Graphite Edge, za follow! Zaraz będą brawa słyszalne, tylko teraz mam wyciszone. Poczekajcie, bo muszę się dostać do paczki drugiej. Ta jest większa i w ogóle ona jest jakaś dziwnie ciężka. Ja nie lubię ciężkich paczek. Boże, bym tego spakował. Mam nadzieję, że mogę ją tak odbijać. Co tutaj jest? Nie pluj na Ksufej, dostałem paczkę. Tak, dostałem paczkę urodzinową od tu w pisznika, nawet tutaj jest dzisiaj na czacie i obczaja. A w środku wznoszone bokserki Pokémony. Za ciężkie. To jest. Hej, kurwa, dzięki. Oh my god, nie wierzę. Oh fuck, dzięki Niku. Wow, słuchajcie, to jest bezprzewodowy pad xboxowy, a ja nie miałem i ostatnio się żaliłem, że nie mam bezprzewodowego pada xboxowego, że mam stary mój. Zobaczcie. Łe, ale jesteś zajebisty, dziękuję. Łe, ale nie spodziewałem się, ci powiem szczerze. Ja chciałem od ciebie przecież pada odkupić wcześniej. Zobaczcie, ja mam taki stary, zniszczony, gdzie już baterie mi nie działały i w ogóle był hardcore. Zresztą to już też ostatnio mówiłem, bo nawet mówiłem wam ostatnio, że grałem na moim padzie na PS4. A ten mi wygląda wesoły xboxowy, ja pierdolę. Ach, dlatego adapter bluetooth ostatnio pytałeś, a czemu ty pytałeś? Chciałem się bić z Januszami, no... Dawaj fikoka, zresztą się nie umiem fikoka robić. Czekajcie, bo mi kamera mi się zepsuła właśnie. O, właśnie się poprawiła, nawet nie wiem, czy tak powinno być. Czekajcie chwilę. No dobra. Wow, ale dziękuję bardzo. Ja aż otworzę, czekajcie, bo może w środku wcale nie ma tego pada, tylko jest coś innego. Jak to się otwiera? Łe, tej, to nie jest czarne, to jest ten, no kurwa, niku. Ja pytam, jak on jest ładny. Wow, ale on jest ładny. Ja nie chcę go teraz zniszczyć, ja nie wiem, czy ja może nie powinien go wyciągać. Zobaczcie to, jaki on jest ładny, niku, kurwa, mogłeś nie dawać mi go. To jest ten kosmiczny, tak? Ja pierdzielę, on jest ładny, dziękuję ci bardzo. Ja pierniczę. Ale on jest ciężki. Boże, jaki on jest fajny. Się coś otwiera? Nie? O ta, otwiera się na baterię. O, to dobrze, bo ja normalnie z moimi starymi baterie nie działają. W sensie, nie działa mi adapter na stare na baterie. Kurde, ej, tu on ma wymienne części jeszcze? Tej, nie gadaj. Zobaczcie to. On ma naprawdę wymienne części. Łe, kurwa.
A on jest fajny, on jest ciężki, Jezus, jaki on jest fajny w stosunku do tego poprzedniego i w ogóle w stosunku do pada na ten, na PS4. A co to są? To można sobie wymienić nakładki, tak? Ja pierdzielę, dziękuję ci bardzo, zajebiste. Jego się tu od góry ładuje, czy tylko ten? Jak za ciężki tutaj, właśnie nie, dobrze, że jest ciężki, bo ja lubię ciężkie pady. Dodałem, jakbyś chciał coś zmienić, na przykład analogi masz w zestawie malowane, wow. No, tu są malowane. I tu można zmienić, tak jak rozumiem, namalowane tu. Łe, kurwa mać. Zajebiste. Wow. Wow, można zmienić te. Ale bajer. No, pady z Xboxa są najlepsze, tylko wiecie, no po prostu ja stwierdziłem, że nie ma sensu kupować pada na Xboxa, skoro mam ten mój stary, tylko ten mój stary ostatnio przeżywał katusze. Ja cię pieprzę. Wow, dziękuję ci bardzo, naprawdę jest mi strasznie miło, jestem zaskoczony po prostu. Niespodzianka mega, mega, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, naprawdę. Kurwa, nie wiem co powiedzieć teraz. Aha, tu są te inne. Wow. Wow, i nawet te śrubokręty to podmiany, rozumiem, tak? Że można sobie go spokojnie rozkręcić. Jak on teraz, spoiler, po pokoju Leona historia toczy się dalej? No ja myślę. Jak go można teraz podłączyć? W sensie, wow, dzięki ci wielkie, Niku, naprawdę, zajebiście, wow. Chyba nie mogę się, aż nie wiem co powiedzieć. Niespodziewana niespodzianka, nie no, ale na serio, no bo ja się nie spodziewałem w życiu, bo my gadaliśmy ostatnio o padzie, tylko gadaliśmy o tym, że ja chciałem odkupić pada, tylko że no, tak w sumie nie pamiętam, temat w końcu się skończył tym, że to są te malowane i one są droższe, nie? Natomiast to można wszystko wymienić, wow. Kurwa, zajebisty to jest, tylko nie uciekaj, poczekaj, nie psuj się. Wow, wow. Widzę, jakie on jest ładny, jakie to jest ładne malowanie, jak on super wygląda. Niku pad. Naprawdę dziękuję bardzo, jestem strasznie zaskoczony i bardzo wdzięczny, bo to jest... Ja nigdy w ogóle w życiu nie miałem pada xboxowego. Natomiast ten to już w ogóle, to nawet ten instrukcja jest. Oto ja sobie później przeczytam, jak go podłączyć. Bo widzę, że trzeba podłączyć. To nie będziemy tego na poksach robić. Zrobimy to na spokojnie. I teraz będzie, jeszcze mam w ogóle Forza do ogrania. Nie padłeś. Wow, w ogóle jak on jest fajny, on jest taki ciężki. Ej, naprawdę w stosunku do wszystkich padów to ten jest chyba najcięższy pad, ale chyba jest dzięki temu najlepszy. Wow. Chyba jaki jest wygodny w łapach, naprawdę. Wow. No nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, dziękuję bardzo. Ale fajnie. Jezus Maria, jaki on jest ładny i wiesz, i najlepszy... ja też nie mogę, nie mogę z ciebie, Niku, nie? Naprawdę. Wiecie, dlaczego nie mogę z niego? Teraz wam powiem, poczekajcie chwilę, tylko ładnie go sobie tutaj wrzucę do pudełeczka jeszcze, żeby mi się nie zniszczył. Bo chcę wam pokazać pudełko. Ja myślałem, że to jest ten najzwyklejszy czarny, nie? Używany. Że to jest... I ja już mówię, o, ale fajnie, czarny padł nareszcie, nie? A kurwa, patrzę w środku. A w środku jest kurwa kolorowe, nie? Zajebiste. Teraz trzeba Xboxa kupić, nie? Bo ja nie mam Xboxa. To jest jedyna konsola, jak jeszcze nie mam. Nigdy w ogóle w życiu nie miałem Xboxa żadnego. Ja powiedział, od jutra zażam akcję na grupie eliminacji TB na grupie Pokémon GO Polska. Dobrze, ale pamiętaj, że ja na tej grupie się też reklamuję, to nie kasuj mi wszystkich, dobra? Bo inaczej na live'ach będzie mniej wiary. Słuchajcie, wracamy w takim razie do boksów. Bardzo ci dziękuję, Niku, jeszcze raz. I oczywiście... Będziemy ogrywali teraz, będziemy go testowali na pewno. Tylko przejdźmy najpierw te poksy, zróbmy jedno, bo ja chciałbym się skupić najpierw na tym, że te poksy tutaj trochę boostują jeszcze tego kanału. I jeszcze bym chciał podziękować jeszcze raz follow od Graphite Edge'a. Dziękuję, dziękuję bardzo. Natomiast w stosunku, powiem wam tak, porównując tego pada xboxowego do pada od Nintendo, który dostałem znowuż od Speediego, to ten jest strasznie leciutki, a ten xboxowy jest taki ciężki, taki... Wow. Test wytrzymałości pada. Nie. Ja jestem człowiekiem, który bardzo dba o wszystkie rzeczy. Zdecydowanie dbam o wszystkie rzeczy. Natomiast...
No nie spodziewałem się, Niku, naprawdę nie spodziewałem się. Nawet mi przez myśl nie przeszło, że ty byś mi pada miał wysłać. Jest po prostu... Brak mi słów, naprawdę. Powinienem ci go odesłać i oddać. Nie, ja nie zasługuję na takie rzeczy. Cześć, SDRN! W ogóle musisz mi powiedzieć, jak mam na ciebie mówić. Bo strn to raczej nie jest dobry pomysł, ale w ogóle siema. Słuchajcie, to wróćmy w takim razie. Pokaż tego zepsutego. No ja mam 3DS-a. Ja nie mówię o zepsutego 3DS-a, tylko o moim starym poprzednim padzie, który się psuje. Xboxowy, o. To jest mój stary Xboxowy pad od Xboxa 360, który przeżył już kilka rąk. I jemu się zacinają już przyciski te. I chyba lewa albo prawa gałka, nie pamiętam, która już. I dlatego ostatnio jak grałem, chyba nawet nie w Forze, nie, ale ostatnio jak grałem w coś, to grałem na padzie od PS4, który mam. To jest ten sam pad, który naprawdę? Wow. Cedron! O, dziękuję ci bardzo. Będę teraz już wiedzieć. Cedron. Bardzo się cieszę. Ja w ogóle bardzo proszę, jeżeli jest pseudonim, który mylę, na przykład jak wam jak was wywołuję, albo jak z wami rozmawiam i jak mylę jakiś pseudonim, to bardzo proszę mi poprawiać. Ja się nie obrażę, ja bym nie chciał, żebyście wy się obrazili, że pseudonim was źle odczytuję. Sam jest półgłoski masz po prostu, bo mnie nikt jakiś ktoś zajął, więc uciekłem. Uciąłem samogłoski, okej. Okay. No, Cedron, teraz już będę wiedzieć. Natomiast pamiętaj, że można na przykład by było zrobić Sudryn. O, też by było dobrze. A nie, bo jeszcze będę pamiętał inaczej. SDRN. Cedron, Sydryn. A ja chcę Switcha, żebym mógł pokazać Wulpiemu, jak się łapie poksy. O. To też by było dobre. Dobrze, to słuchajcie, to idziemy na stadion. Zróbmy zapis w ogóle. Czy ja mam wszystkie poksy żywe? Chyba tak. Ja pewnie zobaczę, co tam dostałeś i uciekam na ten moment. Dobrze, Doczu, dziękuję ci bardzo za to, że w ogóle wleciałeś. Jestem w szoku, że ludzie po prostu przyszli też zobaczyć, co dostałem. Mi w to nie mieszajcie. Wiecie, mogę zakończyć jedno zadanie w pracy i potem do domu, więc znikam. Dobrze. Czyli rozumiem, że będziemy dalej się widzieli później? Czy nie, Jacob? Bo teraz jestem też ciekaw. Dobra, i co, ja będę z Leonem teraz walczył? Czy nie? Ej, bo jak tak, to ja sobie podbiję poksy zaraz, będą ekstra silne. Wchodzimy. Co to jest? Czy to jest Doczu? Chyba tak. Wow, ale stadion. To jest ostatni stadion. I to jest Pokeball Guy. On jest na bank pedofilem. I've got a Pokeball for you. Dawaj. Dream Ball. A to jest jakiś nowy? Make it easier to catch while they're asleep. O kurde. Ej, nie wiem. On był kiedyś Dream Ball? Tej, co ten odwala za szajs, żeby zaruchać? Nieźle. Dobra. Gadajmy z tym, siemano. In other words, I am ready number one. It's pretty much... Spoko. Ja nie wiem, czy ja już muszę walczyć. To jak tak, to ja sobie poksy chcę podbić. Nie jestem pewien i mi nie spoilerujcie, czy teraz będzie walka, czy nie. Natomiast ja w takim razie sobie podbiję poksy po prostu, bo mam mnóstwo tych cuksów. Które dają... nie to, które dają... Pokemon Go jest grane? Oczywiście. Ja już nawet Pokestopy zgłaszałem, dzisiaj mi dwa zaakceptowali. Cały czas się jaram, bo mi w końcu Pokestopy zaakceptowali. Dajmy cuksy moim poksom. O kurde. Nie wiem jak w padach od PS4, a te Xboxy mają nawet małe wibratorki w triggerach i w Forzie jak ciekawe boksują, to... Te PS4 nie mają, oczywiście. To się nazywa wibrowanie haptyczne i to jest fantastyczne. Ej, no to będziemy grali w Forze, jak skończę poksy. Masz gdzieś friend code? Oczywiście. Momencik. Nie wiem, na stronie o mnie chyba nie ma. I zaraz ci w takim razie podam, poczekaj. Bo kiedyś było na dole, najeżdżało się na menu i klikało się o mnie. Natomiast tu jest tylko Nintendo Switch FC. Dobra, to ja ci przepiszę. Poczekajcie, wejdę sobie na Pokemon Go i zaraz ci przepiszę. Jeżeli będziecie chcieli mi dodać do znajomych,
to dajcie znać, jakie pseudonimy macie w Pokémon Go, ponieważ ja mam bardzo dużo znajomych w Pokémon Go i ja pseudonimy ludziom nadaję, żebym wiedział, skąd was znam. I w pierwszej kolejności dostajecie moje prezenty. Ja też odbieram wasze prezenty. To jest mój numer. I możesz mi spokojnie dodawać. I jeżeli masz ten sam pseudonim, to ja sobie już będę mógł obczaić na spokojnie. Dobra, a my dajemy cuksy. Słuchajcie, cuksy musimy dać, żeby poksy podbić. Tak przynajmniej do 60 levelu każdy z nich musiałby być podbity, a nawet 65, tak o tym myślę. Damy mu... Ile da 10 cukierków? Expa. 33 tysiące. Ładnie. Poszło jak coś, dobra, to ja sobie zaraz akceptuję. To dajmy... Dajmy mu jeszcze, niech on będzie miał wyższy level. Dobra, 65. Hammer Arm, pokaż mi, co to jest za atak. Żebym wiedział też, nie? Fighting. No to dajmy zamiast low kicka. Dobrze, dobrze. Niku, a ty zostajesz jeszcze na lewy, czy też już idziesz? Bo z tego, co zrozumiałem, to na pewno Jacob idzie, nie? Temu damy 20 cukierków. Jesteś, okej, okay, okej. Okay. Dobra, dajmy mu jeszcze trochę, żeby miał... miał ten 65. Nie wiem jeszcze, czy będę walczyć rzeczywiście teraz już Liga, czy to już jest końcówka gry, natomiast wolę się i tak przygotować. Dobra, jeszcze. Hydropump, oczywiście. Oczywiście, zamiast... zamiast snipeshota. Hydropump, najsilniejszy atak. Będzie, że on ma tego Charizarda, to trzeba na te wodne działać tutaj. Nakosiłem trochę tych cukierków właśnie dzięki tym rajdom tak naprawdę z wami, nie? I to jest też fajne. Tu temu damy 30, bo kaktus zawsze był słabszy. 93 tysiące expa mu jednak będzie na plus, bardzo. Idealnie, jak wyliczyłem, 65 level. Burn up, dobra, pokażmy, co tutaj jest za atak. Ja mam flamethrowera. After using this move, the user will no longer be fire type. Ale motyw. Ale motyw, oczywiście. Świetnie, i teraz Toxtricity jeszcze. Dawaj. Ja miałem czas na streamowanie, no właśnie. Znaczy, powiem wam szczerze, że ja normalnie teraz sobie gram i streamuję jednocześnie, więc wydaje mi się, że na nas byś czas na streamowanie. Na pewno. Ile ten dostaje? O kurde, 110 tysięcy expa, chyba przeholowałem trochę. Nie wiedziałem, że te kandy L tyle dają tego expa. Dobra. Myślicie, że starczy, czy jeszcze podbić? A Dynamax kandy? Żadnego efektu. Wszystkie mają na maxa Dynamax, dobra. A PP up. Komu byśmy dali PP up? Kto ma najmniej życia? Inteleon, dobra. A nie, to jest do punktów. To water, ta. I do kaktusa damy tego. Ty każdy gigantyczny jest pewnie specyficzny na miliard procent, że jak ci podam nazwę, niekoniecznie musiałbyś w nią grać. Dawaj. Dawaj nazwę. Tibia, spoko. Tibia akurat znam. I nie mam nic do Tibi tak naprawdę, więc spoko. Po prostu nigdy nie grałem. Czy ja mogę zwiększyć coś? Nie. Moonstone, Fire, Thunder, Water, Leaf, Shiny, Cracket, pod... Kurde, 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 kurde. I co, już nic więcej nie ma? Co bym mógł podbić moim poksom? Nie. Normal Gem, Snowball. Nic. Dobra, a coś jeszcze możemy im dać? No to jest tylko during battle, to nie. Mało mam takich itemów, które coś by teraz robiły. Internet w tych pokach nie tylko ciebie wnerwia. Zapiszmy grę. I w takim razie rejestrujmy się. Ja nie wiem, czy to już będzie ta bitka ostateczna, czy nie, no ale...
No i szanuję, bo większość ludzi ma podejście Tibia, to krabie można w to grać. Co ty? Ja tak nie mam. Ja tak nie mam. Nie tylko ciebie, ma dzisiaj stare stampy ładowało. No mi też problematycznie ładuje teraz te stampy wszystkie. Natomiast ja jestem osobą, która, wiecie, która... Tyle różnych gier, ile ja grałem, które ludzie hejtują. Tibia spoko, jak każda inna gra. Po prostu ja na przykład nie gram nigdy w Tibie. Może kiedyś sobie zagramy wspólnie, czemu nie? Ale przez dużo osób też tak mówi o poksach. Jak można grać Pokémon jeszcze na live, o Jezus. Tak więc wiesz, sam gram to grać na myślę, także już sentyment. Uuu, to niektórzy w WoWa tyle grają, nie? Nie no, WoW chyba nie ma 18 lat. Attention gym challengers who have made it through the gym challenge. The semifinals will be starting soon. Okej. Okay. My jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu teraz. Ciekawe, czy mógłbym stąd normalnie na rajda wejść, ale coś czuję, że mógłbym. Nie wierzę, że to jest drabinka, na której mnie nie ma. Mogę stąd iść? A gdzie ja wyjdę? Aha, nie, no to ja chcę... Ja chcę się lać. Lejmy się. Okej. Okay. To jest fajne. W ogóle ten koleś z tym pokebolem to jest super maskotka, świetny pomysł. Lejemy się. Dobra, idziemy. Idziemy się lać, dawaj. Dobra. Lejmy się na stadionie. On jest fajnie animowany w trakcie meczu na ekranach. Tak, tak, tak. Jak póki umiera im w ogóle. Fajnie to jest zrobione wszystko. Podoba mi się. Dobra, walczymy zmarnie. To jest siora tego gym lidera, nie? Dawaj, walka z nią. Ja już z nią tyle razy walczyłem, że ona nie jest dla mnie żadnym, wiecie, żadnym przeciwnikiem tak naprawdę, nie? Nie, tych przejść jakby w innych wersjach, no i ta publiczna jak FIFA. Właśnie powiem szczerze, że zdecydowanie bardzo mi się podobają, jak są zrobione właśnie walki liderskie. Bardzo mi się to podoba. Rob mi screeny. Okej, okay, co my tutaj zrobimy? Super efektywne jest wszystko. Hammer Arm będzie chyba najlepszy. Nasty plot, o nie. No, trochę tak. I to jest fajnie zrobione i szkoda, że nie ma częściej tych walk stadionowych. W sensie, że tylko to są przy liderach i przy tej walce ostatniej jakby, nie? Znaczy przy tej walce o tytuł. Mi się bardzo podoba muzyka, która się pojawia na stadionie, jak wychodzą na maksy. Tak, to jest jedyny moment, w którym muzyka jest fajnie zrobiona, że aż... Szczerze, pierwszy raz jak ją usłyszałem, to aż mi ciary przeszły, jakbym był rzeczywiście na stadionie i ten taki cheer, tylko że ja jeszcze mi brakuje wuzeli, nie? Się śmieję. Toxicroak. Toxicroak był jaki? Zmienimy na kaktusa, bo chyba ground będzie dla niego dobry, nie? Woda i poison? Tak. Toxicroak walczące. Widzę, że każdy ma swoją wersję, więc ja wyjdę z tym kolasalem całym, czy jak on tam się nazywa. Toxapex jest walczący, jest poison. Spróbujmy bulldożera. Poison walka, tak. Swagger, okej. Nie padł na hita. Ale speed mu spadł. Dobra, to może ja będę teraz szybszy. No nie, full restore, no hello. Tak się nie robi. Tak się nie robi. I coś będzie tak za każdym razem full restore'a używać? Chyba nie, nie? No, dobra, poszedł drugi. Zobaczmy, co mnie teraz czeka. Scrafty. Scrafty jest dark. Co jest dobre na dark? Ghost jest chyba dobry na dark, nie? Fairy. Mówicie, że Fairy jest dobre na dark? Też Graphite Edge. Dziękuję bardzo za follow, mój drogi. Mówicie, mam chyba Fairy. Ten jest Fairy. Ground Fairy. Dobra, to dajmy tego. Grimmy Snarl. To jest ostatni, czy nie? Bo nie wiem, czy już dynamaksować je, czy nie. Rozcięcia żarówka międzyfazowa kappa, okej. Okay. Walkarowak Fairy.
Nie ma problemu, sorry, słucham ciebie i sam gram, lecę dopiero po drugą znakę. Łe, no to ty sobie troszeczkę zaspoilerujesz, mój drogi. Czy ty, patrz, Graffiti Edge, patrz. To jest mój friend code, dodaj mi do znajomych, będziemy mogli razem chodzić sobie na rajdy. Bo ja tutaj robię rajdy na live'ie, bardzo często z ekipą tutaj. Naprawdę ostatnio, przedwczoraj chyba, tak? Nie, czy wczoraj? Czy poniedziałek, mnóstwo osób w ogóle do znajomych dodałem na Switchu. W ogóle jak szukasz grafika pod stream, to możesz mi opisać spoko. Znaczy powiem ci tak, na razie wszystkie grafiki sam rysowałem, ponieważ nie było mnie stać na grafika, żeby mi ktoś ktokolwiek narysował. Tylko i wyłącznie emotki mam. Jeżeli chcielibyście, to emotki moje są takie. Możecie je wykupić za punkty kanału, czyli za rarkendy, które zbieracie, albo za słupka. To są emotki moje, które możecie wykorzystywać. Już dawno zaspoilerowałem, dzięki. Jaka wersja ogólnie przydałaby mi się póki ze Swordów? Zgadnij, jaką mam wersję? Sword! Dlaczego nie gadasz? Iza jest grafikiem. To ci pomoże. O! Znaczy, ja nie lubię wykorzystywać ludzi, ja sobie potrafię sam narysować coś i ja po prostu nie potrafiłem narysować emotek, nie? Morpeko. Morpeko był... Nie, dla mnie Morpeko jest elektrycznym. Później dodam, okej, spoko. Jakby co, wykrzyknik FC, w każdym momencie możecie wpisać, albo wykrzyknik opinia i wtedy poznacie mój felieton odnośnie opinii na temat nowych poksów. Ja pewnie, że potrafię narzekać, ja po prostu nie lubię wykorzystywać innych osób, bo dla mnie to już jest wykorzystywanie, żeby mi ktoś coś narysował, kiedy ja coś daję radę, nie? I naczytałem się wielu rzeczy, że za pracę grafików trzeba płacić, więc tylko i wyłącznie poprosiłem moją dobrą znajomą, żeby narysowała nam emotki i ona dostała wynagrodzenie za swoją pracę. I emotki, które możecie wykorzystywać u mnie na live'ie, to cześć Zendzian! To właśnie te emotki można wykorzystywać w tym, w słupkach, i właśnie one były, że tak powiem, specjalnie na zamówienie. Wiecie, Grim Snarl to jest mroczny, nie? To Keep Current Pokémon, dobra. Będzie walka dwóch tytanów, nie? Walka dwóch tytanów będzie. Też mam takiego, tylko mój jest silniejszy. I to jest ostatni Pokémon, więc zrobimy sobie Dynamaxa i zrobimy super efektywny. I on pewnie mi zrobi dokładnie ten sam atak. I pewnie też użyję Dynamaxa, nie? Zobaczymy. No nie wierzę, że ona nie użyje. Tym bardziej, że można tutaj. Ona ma nawet chyba Giganta Max. Uuu. Z Noctowlem. A ja nie mam Noctowla. Ja sobie powiedziałem, że będę... Przepraszam, w grze grał tylko nowymi poksami. Natomiast mam drużynę składającą się z 5, okazuje się, że nie mogę tego smoczka znaleźć. Więc będzie 5 poksów, a nie 6. Zobaczmy, czy jeden hit KO będzie. Ej, ona ma rzeczywiście giganta maxa tego. On jest dziwny. Mój jest fajniejszy. Tamten jest tutaj za chudy w talii. No, mój jest fajniejszy. No padł. No padł. Tak jakoś się dziwnie zdarzyło, że padł. No, no i 1000 expa, spoko. Tak naprawdę z rajdów będzie więcej. Okej, okay, no i zdefitowaliśmy, spoko. W ogóle zrobiłem sobie wczoraj drugą wymianę za randomy i pyk Larvitar. Uuuu. No to ci Speedy nie będzie cierpiał, bo Speedy szukał Larvitara długo i z wymian próbował je zdobywać. Ja w ogóle też mógłbym zrobić wymianę. Moglibyśmy coś puścić zaraz na wymianę. Tylko nie wiem, czy mogę. Teraz, jak walczę na stadionie. Ja spełniłem plan i skończyłeś ligę Tyranitarem. No to dobrze. Okej, okay. Pierwszy bite, Vulpi. I'll be waiting in the final match, okej. Okay. Spox, jego drużyna. To on teraz, ja teraz z nim walczę? Dawać mi go. Pardon me. I know you didn't get a long break, but the match before yours ended more quickly than expected. Challenger Hope won quite handily. Okej. Okay. Czy ja mogę zmienić teraz Spoxa?
Wywalimy stąd lurkera. Tylko nawet nie wiem, co wziąć zamiast niego. O! Dawaj mi tego. 50 level to będzie silniejszy, w razie co będzie mnie ratować. No. Słabe jest troszkę to, że nie da się w 100% po kodeksu pełnić podobno, bo nie ma w tej grze wszystkich poksów dodanych. Znaczy, wiesz co? To może być tak, jak było w Let's Go Pikachu i Eevee, że wystarczyło 148 Pokemonów, a nie 153, żeby było, że ukończyłeś Pokédexa, więc może tak to zrobili też tam. Natomiast tak, Speedy, bo niektóre Pokemony są w kodzie, ale nie można ich nigdzie zdobyć, jak na przykład podobno startery i podobno niektóre legendy mają tak. Tak więc trochę jest tak, jak mówi Sodryn. Ja sobie chyba muszę zapisać pseudonim twój. Sedron, o mój Boże, ale pomyliłem Sedron, przepraszam. Nie, ja sobie naprawdę zapiszę, nie, że potem będzie lipa. Sedron. O, i będę sobie podpowiadał i nawet nie będziecie widzieć, że będę sobie tutaj tak zerkał. Sedron, okej. Będą eventy na pewno na rajdy i będą eventy na pewno na to, że jak wykupicie Pokémon Home lub jakieś kłody w jakichś sklepach będą wam dodawały nowe Pokémony. Czy ja mogę z nimi gadać? Okej. Będziemy walczyć z Hopem teraz. Świetnie, dawaj. Speedrunner. Ej, ty, to jest też dobre. To jest też dobre. Strasznie dobrze to pasuje. Chodź tu, hop. Znaczy to jest hał tak naprawdę, a nie hop. W ogóle od tego zacznijmy. Strasznie mu nie pasują te ciuchy. Czemu on ma numer 189? Dawaj. Walczymy z nim. I tak to przegrasz. Ja będę z twoim bratem walczył i wygram. Dobrze, że nie ma numeru 69, ale ma 189. W którym roku wyszły poksy? W 98, nie? Dubul, o nie. Czy mam poksy uleczone? Chyba nie, nie? Nie powinienem mieć uleczony, przynajmniej tak było zawsze w lidze. A jednak mam. Super effective. No tak, bo to jest normal. Pięknie, pierwszy poszedł. I know you'll be aiming for super effective hit. On jest super, nie? Już są memy o nim na Reddicie. W każdej walce byśmy wyleczone poki. O, to trochę słabo. Tak całkiem szczerze. Pincurchin. Co to jest? Walczmy tym. Co to jest? Co to za piukumuku jakiś dziwny tej? Wszystko jest na tego efektywne. Elektryczny. A, no to Hammer Arm. Dobra, na dwa hity. No ale wygląda jak Pyukumuku, a Pyukumuku był toksyczny wodny, nie? Kurs. Elektryczny i robi Cars, czyli typ, czyli atak duch. No dobra. Ja chyba trochę za bardzo ściszyłem grę, tak mi się wydaje. Przepraszam. Wydaje mi się, że taka była głośność na minus 35. Dobra. Teraz będziecie wszyscy słyszeć. On użyje na pewno ten, Full Restora, dokładnie. Oni wszyscy używają Full Restora. Więc lejmy go. Dobra, i drugi raz, teraz będzie jeszcze raz, bo ja będę chyba pierwszy w kolejce. Speed fell, dobra. Nie, nie będę pierwszy w kolejce, bo mam speeda niższego. A nie, jednak jestem, bo użył itema. Pięknie, dobra. Co tam puszcza kolejnego? Tak mało expa jest za niego, nie? Corviknight, no to... Oczywiście, że mamy specjalnego Pokemona na Corviknighta, proszę bardzo, zapraszam Tox Tree City. Dobrze. Lejmy go. Ile ma jeszcze tych poksów, ten hał? Anner, tak, wiem, że nie mogę używać Berry. Dobra. To jest chyba najsilniejszy.
No, kolego, przekichane masz. Okej. Snorlax. Zmieniamy, mam tutaj... Ten ma Fighting, Hammer Arm, dobra. Leci Snorlax. Snorlax. Level 47, Boże, z czym to ludzi? I my tutaj robimy Hammer Arm. I pana Snorlaxa nie ma. A taki podobno ciężki Pokémon, nie? Więc Snorlax do ubicia. Okej. No i teraz dawaj ostatniego. Cinderace. Co to był Cinderace? Cinderace. Ach, starter! Dziękuję ci bardzo, Mati, za pomoc. No to... Mam dla naszego Hopa złą wiadomość. Ponieważ mam super kontrę na jego startera, chyba że jego starter nauczył się ataku roślinnego. Wydaje mi się, że nie. Natomiast ja nauczyłem się nowego ataku, który się nazywa Hydro Pump. Więc mam trochę współczucie dla niego. No i my mamy coś takiego Dynamax. I to. Pokaż tego killa. On też zrobi go, nie? W tym Dynamaxie. Czy on będzie miał nawet... Nie ma chyba Giganta Maxa tego. Dynamax, no spoko, dawaj. Po ograniu tych poków to mam wrażenie, że ten ognisty jest najciekawszym pokiem, chyba najciekawsza animacja i specjalny atak. Pewnie tak, bo wiadomo, że oni zawsze te ogniste najbardziej dbają o te ogniste foksy. O mój Boże, to było dziwne. Nie ma. Nie ma. Mam złą wiadomość dla wszystkich ognistych. No i nie ma. Mamy expy. Nie za dużo, jakieś tam ochłapy do mnie przyszły. Ale ubiliśmy brata, czempiona, brata. Więc wiecie. Aj, aj, aj. Ach! W końcu jakieś emocje. A mu włosy dziwnie latają. Zrobiłem mu screena. On ma atak, gdzie kopie kamyczek, parę razy go podbija, po czym podpala i kopie w nim przeciwnika. Chyba widziałem ten atak na spoilerach, zanim jeszcze gra wyszła. To były już półfinały? Czy co, finał będzie już teraz z tym liderem? Bo na to wygląda. Oho. O mój Boże, tamten przylas. Vulpi, to ja. No spoko, spoko. That burning desire to win. Okej. Dawaj, walczmy z nim. Dinner, o nie. Naprawdę będziemy żarli teraz żarcie? Nie możemy z nim walczyć teraz? Myślę, że to trzeba od razu. Boże ja, ale zmienili te wszystkie challenge. Hotel, to jest ten hotel drogi, bogaty. Poka go, poka. Na bogato widzę. You and Challenger Hope were both endorsed by the champion making to your rivals. It doesn't quite feel real. It was luck. It doesn't quite feel real. Oh, friend request.
Dobra, dajmy środkowe. To ty, okej. Dobra, to zaraz cię dodam. Level with me, kiddo. Your honest thoughts here. Think you can win the finals? Oczywiście, że tak. No, pewnie, że to wygram, przecież hello. Dobra, poczekajcie chwilę. Jak mi pokres przyjdzie na jakiegoś na kopak, to chętnie stąpienia. O, no. Ja już cię dodaję do znajomych. Gonzio! Okej. Become friends. O, Zelda, widzę, że klasyki. Ja zawsze lubię obczajać, w co ludzie grają. Klasyki Zelda, Super Mario Odyssey i Poxy, nie? To dla tych gier kupuje się Switcha. Dobrze, mamy. Mamy, wracamy. A kurde, Li się spóźnił. Tak, wiem, że komunikacja z serwerem padła. O! O, to jest ten. Brat siostry. If you're looking for the chip, I summon him ready to roast over. Okej. Okay. Dopiero kupię Mario, to dla mojej mamuśki bardziej. A! No, doktor Mario, a nie ma doktora Mario na tym, na online? Rose Tower. Czy możemy pójść do Rose Tower? Jak tam? Cześć, koteczek. Ogólnie bardzo dobrze. Będziemy zaraz walczyć chyba z ostatnim. Ja mam już ewolucji dużo. Dużo, dużo, dużo. Mam chyba 180 poksów w Pokédexie. To ciekawe, dostałem poprawki, więc trzeba pracować. Dobrze, dzięki ci wielkie koalo za to, że wpadłeś do mnie na live'ika. Dziękuję ci bardzo, trzymaj się, pa pa, pa pa, pa, pa. Wszyscy żegnamy się z koalką, która już musi uciekać. I ta emotka jest super. No, koteczek ładnie pożegnał. Będziesz na stream, uuu. Dobra, a co my mamy robić? Bo ja nawet w sumie nie czytałem, bo ja sobie interakcję z wami robiłem. Meet Pierce in front of the hotel. Okej. Czyli weszliśmy do hotelu tylko po to, żeby wyjść z hotelu. Dobra. I połączmy się z internetem. Nie to. Można przenosić. Patrzcie to. Ale w sumie już jestem przyzwyczajony do tego ustawienia, to nawet nie będę przenosił. Natomiast można. I najpierw to, że we wszystkich Pokémonach chyba można przenosić, nie? Czy ja mogę się połączyć? Tak, poproszę połączenie z internetem, żebym mógł widzieć wasze rajdy. Jak będziecie robić rajda jakiegoś fajnego, zwłaszcza na przykład na Ditto, to ja bardzo chętnie dołączę do was na rajdziki. Okej, mamy coś? Nie chcę trading, ja chcę stampsy. Tego znam. A ten nie. Nawet nie pamiętam, który to jest. Dobra, a jak będą jakieś powiadomienia, to poobczajamy. I co teraz? We've decided that Team Yell will cheer you on, will be. Let's help out together. Okay. What a beautiful display of sibling love. O, to jest ta, ona jest zła na bank. Na Discord na kanale pomogłem, masz zdjęcia Tyranitara w się. Dokładnie, to jest zaproszenie do mojego Discorda. Jak chcecie dołączyć, zapraszam bardzo serdecznie. Okej, okay. Ona jest zła i ten Chairman Rose też jest zły na bank. And the one I choose. Chcę wymienić Gurdora, żeby przemianę dostać? Chyba tak. My go szukamy, czy co? O, wuwuzele. Wuwuzele. A to jest Dynamax, nie? Terek nie ma Gigamaxa, ma. Tak. Idźmy do Plaza Together. Dla Rose Tower. Czyli tutaj jest teraz jakaś akcja, tak?
taka akcja, żeby dać piątaka. Który to jest? To jest ten? Nie, tamten nosił czarne, ten nie ma, nie nosi czarny. Czyli musimy szukać tego, który ma czarne oksy. Ten też nie ma czarnych. Ten też nie. Wódka z telefonem, mówisz? Która? Bo tu gdzieś była jedna rzeczywiście. To chyba była wódka z telefonem. W wódce z telefonem? Po lewej. Nie ma go w środku, w tej wódce z telefonem. Muszę resztę najpierw obczaić. No dobra, pogadajmy. Ja się wtedy pokażę, dobra. Pogadajmy z resztą. Stąd wychodzę, to nie. Jeszcze z tym gadałem? To jest dziwne, że oni tak nagle się pojawiają. Tu jest jeszcze jeden. O, to nie w budce. Pokémon Battle, dawaj. Dawaj. Marco Cosmos Eric, co? No dobra, walczmy. Ale mi pokazał tej paluszkiem. Nieładnie tak. To cóż, super efektywny Hammer Arm. Znowu mam poksy wszystkie wyleczone, tej to jest totalnie nie fair, że tak wygląda, że mam wszystko uleczone. Kolejny dziwny mnie spokojny, jak za bubą zaznaczysz postawanie na Facebook, to wywala ci internet z Pokemonów. No. No. A to jest wina, szczerze powiedziawszy, to jest wina ogólnie chyba Switcha, który nie potrafił dzielić, rozdzielać połączeń. Ja ci pokażę, Speedy. Największy minus Pokemonów. Uwaga, pokażę ci największy minus Pokemonów. Patrz. Jest sobie Zelda. I możesz, i masz, widzisz, backed up, nie? Safe. Jest Taiko, backed up. Jest Super Mario Maker, backed up. Miles i Kilo, backed up. Natomiast Pokémon Let's Go Eevee, not supported. Pokémon Sword, not supported. To jest największa lipa. To jest największa lipa tego wszystkiego. Że nie są zapisy wspierane, czyli jak coś się stanie, to możesz się pożegnać ze wszystkimi twoimi poksami. Tym bardziej, że nie ma jeszcze Pokémon Home ani nic, więc tak naprawdę wszystko ci przypada. Nic nie zrobisz, nie? Gdyby coś. Więc uważajcie na wasze poksy. Tak, jak przez pomyłkę stracisz save z karty microSD, to gra leci od nowa. Jak zniszczy cię cartridge, gra leci od nowa. Duraludon. Dobra, walczmy dalej. Acturant. Ja myślałem, że Duraludon będzie jakiś. My cheers. Thanks for the help. A dokładnie tak, a były już na Reddicie, czytałem akcje w stylu, że nowe Pokémony kasują wszystko, co masz na karcie. Bo jest jakiś błąd z save'em i to Wera na Reddicie pisała. Okej, dostaliśmy tu levelki, dobra. Proszę, Ampersand dostał level jeszcze nawet. To jest fake podobno. Znaczy ja czytałem kilka wpisów na Reddicie, więc szczerze powiedziawszy nie wiem, czy to jest fake. Nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że to jest fake. Natomiast ja pamiętam, jak wychodziło XY, jaki był błąd, że nie powinno się było zapisać w Pokémon Center, nie? A i teraz się ukryję w tym. Teraz się ukryję w budce. Nie, też nie. Znowu muszę go szukać? W całym mieście nie można było zapisać tym największym, tak. Ale głównie na pewno w Pokémon Center było potwierdzenie, że psuje. Co ja mam teraz zrobić? Ja nie kumam. Search for the bad league of staff member hiding our window. Monorail Terminal. Okej, idziemy do Monorail Terminal w takim razie. Tu jest gdzieś Monorail Terminal. To może w tej budce będzie.
Nie, też nie ma. No, szukamy. Kolejny monorail, terminal, drugi. Tu. O, zejdźmy sobie. O kurde. Na rowerze to się jednak dziwnie jedzie. Ale popieprzam na tym rowerze. O, rowerem po schodach, nie? Jakby co? Co, tutaj go znajdę, czy nie? O, tutaj był jakiś item. Babcia z Ferry ma kochanka o sobie BD. Tak jest. Tak jest. Sky ma Quagsire'a, a dobra. Musimy zrobić questa najpierw. Inaczej ja tego w życiu nie zrobię. Tylko czasami Intera mi rozwala. Jest wybór na stronie galerii Krosno. Wybieram twarz galerii. Druga sama chyba 1300. Uwielbiam takie akcje, tak całkiem szczerze. I co jest z tym kolesiem? To jest ten? Aha, to cały czas tutaj muszę szukać, bo to jest ta galeria. Gadajmy jeszcze raz ze wszystkimi. Jesteś ty? Nie. Jesteś ty? Nie. Jeszcze raz gadaj ze wszystkimi. To jest tamten, dobra. Widzę okulary jego czarne. Gdzie znowu walka z nim? Nie to. Wiesz, co mnie rozwaliło Divinity, jeżeli chodzi o internety? Że piosenką na euro wygrało Coco Coco Euro Spoko. I to było ekstra. To mnie strasznie rozwaliło. Ale to była piosenka na euro, która wygrała w plebiscycie, właśnie w głosowaniu, nie? To było fajne, w ogóle. Ludzie to się potrafią w internecie bardzo fajnie spiknąć na wszystko. Dawaj, Hammer Arma. To był okropny troll, ale piosenka jednak co wszystkim Polakom zapadła w pamięć, tak? I szczerze powiedziawszy, to nie była piosenka. To pokazuje nasz folklor, no i rzeczywiście, to był okropny, to był okrutny troll. Okrutny, ale to był świetny troll, mi się strasznie podobał. Exadrill to ja może switchnę na Inteleona, o, niech będzie. I użyję hydropompy, o. Dawaj tego Exadrilla. On jest metodem, nie? Jak dla mnie nasz kraj i tak za dużo naszego folkloru pokazuje, też prawda. Też prawda. Dobra, fightingujmy hydropompa, bo czemu nie mogę. A, to jest jego hydropompa, z paluszka strzela, tak? Szczerze powiedziawszy, te ataki, te wybuchy, ten brak pełnego Pokédexa tylko i wyłącznie dlatego, że ma grafika być ładniejsza. To jest właśnie, o taką grę Pokémon nic nie robiłem. Ja do tej pory Coco Euro Spoko rzucam na Song Request, jak sobie przypomnę. Właśnie dlatego mam wyłączone Song Requesty, nie? Właśnie dlatego, żeby nie słyszeć Coco Euro Spoko. Oczywiście, że mu zrobię screena. Ja nie będę mógł się zdecydować na nowy awatar na Discordzie u siebie. Przez tyle screenów. Dobra, i teraz on będzie w tym, tak? Tak, jest tutaj. Speedy miał rację, tylko trzeba było przejść wszystkie inne rzeczy. Dobra, dawaj. W ogóle czemu ja z nim walczę? Czemu on jest nagle zły? Ferocity, no dobra. Super effective. Znowu Hammer Army super effective. Ale Grim Snarl to tutaj widzę, że daje radę ze wszystkimi boksami. Iron Barbs. A, zabolało, dobra. Wyskoczył i upadł, dobra. I jaki teraz boks wyjdzie? Steelix. O, ja mam specjalnego Pokemona na Steelixa. Idź, kaktus. A znam disco u was, jutro czwartek, nie? Jutro czwartek, czwarteczek, czwartunio. Ja bym zjadł frytki, wam powiem, wiecie? Zjadłbym frytki teraz. Naprawdę. I wypiłbym kawę z maka ze syropem waniliowym, taką kawę bym wypił. You're the best, Marnie! I zrobimy...
Super effective burn, a ponieważ to jest mój najsilniejszy atak. Dawaj. Pięknie, pięknie, pięknie. Ale kurde, na rajda bym poszedł jeszcze. Ciekawe jak tam poszło Saito Nashiemu w rajdach. Ja bym w ogóle kawę pił, uczyłem się chwilę matematyki. A ja sobie kawę zrobię później po live'ie jeszcze. Przed live'em wypiję kawkę. Kurde, hiding didn't work. No dobra, to dawaj ten klucz. God luck catching me on the monorail, tak? Dobra, i co, i na stację, tak? Mamy iść? Dobrze. O tej porze pijesz? Ja staram się ograniczyć, bo za bardzo lubię. Nie, ja w ogóle piję słabą, malutką kawkę z mlekiem, więc ja piję kawusię rozpuszczam z jednej łyżeczki i jeszcze z... tego. O kurde. I jeszcze z dużą ilością mleka, tak pół na pół. I co teraz? Każdy z nich będzie walczył? Ta babcia wszędzie za tym będę lata, no. Dawaj. Będzie śpiewał teraz? Go, Pierce. O! Street performance. Czarnego skoczybyka. A to nie, to ja właśnie piję leciutką kawę, bo ja piję kawę dla smaku. Mnie kawa ma nie pobudzić, tylko ma być dla smaku. Mnie pobudza ostatnio czarna herbata, taka mocna, bardzo. Bardziej niż kawa. Rockmanowe zigzaguny. Wszyscy się zeszli, proszę bardzo. I najlepsze jest to, że on śpiewa i nic nie słychać, nie? Boże, jakie to było biedne. Jakie te QTE tak zwane jest biedne na maksa. I czemu wcześniej nie mogłem dojechać tutaj? A teraz nagle mogę. Rose Tower, okej. Okay. Czy to jest jego chałupa, tak? I szczerze powiedziawszy, to jest on jest na pewno zły, ten Chairman Rose. Tak samo było z Lysandrem, to jest dokładnie ta sama zagrywka. Tak, Lysandre z XY był dokładnie tak samo. Let's go ahead. Oczywiście idziemy od razu. Dawaj. Czy ja się będę z nim całował w końcu, czy nie? O, ale zmęczone. Dawaj. Lecimy dalej. Come back if you need anything. A to ja mogę na przykład wrócić i się podleczyć u nich? Mogę się uleczyć? Uleczysz mnie, czy nie? A tutaj są jakieś itemy fajne, jak już tutaj jestem, tej. To posprawdzamy. No, jest jakiś item. Rare candy, proszę. Rare candy. Co tutaj jest jeszcze ciekawego? Jesteśmy w takim miejscu. O, jest tutaj jakiś atak silny. Area Impulse. To jest jakiś fairy atak? Nie. Fontana elektryczne. Tam jest jakiś pokeball. Takie rzeczy trzeba tutaj obczajać. Szczerze powiedziawszy, te budynki z tyłu wyglądają jak kartonowe. Ja zrobię sobie screena kartonowych budyneczków. O nie, w ławkę wjechałem. I wróćmy z powrotem... tu. Jeszcze na tej stronie zobaczmy, czy coś jest. Tak, jest tam coś. Proszę. Jakie rzeczy trzeba obczajać w grach? Electric Seed, ok. Defense Electric Team. I teraz możemy wejść do środka. Moim cudownym rowerkiem. Rowerem wjeżdżamy. Tylko czy można rowerem po środku łazić? Uuu, jaki klimacik. Ej, to fajnie wygląda. I róże na dole. Bit of space, we can dynamax our Pokemon. No to na pewno to tam jest.
Intruder alert. Dawaj, walczymy. Walczymy, to już kolejny raz z nim będziemy walczyć. A znowu z tą samą ekipą. Tylko jeden? Naprawdę? Trochę mnie zaskoczył. Agility, naprawdę agility. Tak trochę atak zaskoczenia też tym agility. Dark Pulse, czy on będzie sobie leczył go? Metal Sound. Co mi spada? Defense? Tak, Special Defense nawet, o. Dobra, nie ma Duranta. Okej, okay, zdobyliśmy trochę expa. Defeated, kolejny raz. Kończy się kasa, koleś. Okej. Okay. A ja mogę... Ja mogę wyjść i gadać na przykład z tą babą? Siemano. This is the front desk, super. I co tutaj jest jeszcze na tym miejscu, jak już tu jesteśmy? No kurde. Jest jakaś gazetka. Kurde, skąd ma pieniądze na to wszystko, nie? Będę brał cię. Rosę. O kurde, ale będą walki. Tylko co to za miejscowa jest? Winda jakaś, o kurcze. To jest ostatnie piętro, naprawdę? No właśnie, a bo walki będą. Dobra, dawać. 2 na 2. Czekajcie, czyli tak naprawdę Team Yell to jest dobry team. Będę zaskoczony, jak na górę dojdziesz. Mam nadzieję, że będę zaskoczony. Chciałbym być zaskoczony, bo jak na razie wszystko jest dla mnie zero zaskoczeniem. I cóż. Super efektyw na Kufanta. A tu się już musi zająć tym, które w uchu mnie srędzi. O, Kufant padł. Miałeś zaskoczenie, jak myślałeś, że będziesz walczył pierwszą znakę, to było otwarcie zawodów. Tak, szczerze powiedziawszy, to było raczej chyba negatywne zakończenie, że coś takiego zrobili. Nie spodziewałem się, że na samym otwarciu zawodów nie będę walczyć o pierwszą znakę, ale tak, Mati, masz rację, byłem zaskoczony zdecydowanie. Natomiast jak na razie nic mnie mniej więcej jakby mocno nie zaskoczyło w tej grze. Ale no zobaczymy, co będzie dalej. Na ten moment jestem zaintrygowany, kto jest tym złym. Czy Chairman Rose, czy brat Hopa? O, kaktus został level, dobrze. Ta babcia jest zła, ta babcia jest na bank zła. I Beda jest też zły z babcią razem. Ja mam żelki. O fuck. Dawać mi żelkę kwaśną. O Jezus, ale się ślinie. Opal, no. Ta babcia bankowo lubi młodszych chłopców. Ona szukała swojego followersa. Ta babcia jest galerianką dla BD. Thousand feet, feet tall. I to jest 1000 stóp.
Muzyka jest strasznie niepasująca do tego, co tu się teraz dzieje. Na serio, on będzie dubulem, czyli normalnym poksem walczył ze wszystkimi. To jest takie trochę słabe. Ale mam na szczęście żelki. Wszystko jest nieefektywne. O kurde. Trzeba poksa zmienić. Boże, i ten body slam. Naprawdę, jak on... Jak ten hop przeszedł ligę. Nie kumam. Ale mnie pieprznął. Jeszcze jest krytyka. A jak Lanka ubije. Mało sprzyjaźni hopa i owieczki, no. Kurde, no ubił mnie, no. Kogo teraz wybrać? A ten z tym bodyslamem ubił chociaż go przynajmniej. Tak, więc zapraszam na mój fanpage. Mój friendcode jest również. I zapraszam również do zostawienia followka na moim kanale. Wszystkie rzeczy są darmowe. Kurde, no poszedłbym tym kaktusem, nie? Na tego Klanga. Tak jest, niech tego dubula bije. Do zera. Myślałem. Bodyslam. Proszę. Tak to się robi. Pokonani. Będą jeszcze trzeci, nie? Na bank. O kurde, 19 tysięcy kasy poszło. Oni mają jakieś ubezpieczenie, tak? Od walk Pokémon? O, leczenie, świetnie. Zafryko, ja tu w ogóle nie używam itemów do leczenia aktualnie. Wszyscy mi Zafryko leczą. O, idealna walka na metale, na ogniste. A ja coś ci mogę zrobić. O, jeden drugi super efektywny. Kurde, Stunfisk avoided. Niedobrze. Wszystko znowu na mojej głowie. Was paraliżował go? Oni schodzą z windy, żeby być piętro wyżej? Chyba tak. No to wygląda. Też mnie to zaskakuje. O kurde, spinik się jeszcze trzyma. Boże, jakie dobre są żelki kwaśne. Ta. Nie no, to są, wiesz... To są chyba inni, nie? No... Dokładnie tak jak pisze Wiecz Mati. Co on robi? To jest też z Rockstar Games. Mają zajęcie się Forza Horizon 5. A Midnight Club jest też w Forzie?
A czemu to jest źle? Lepiej, żeby w ogóle coś te starzy się zajęli niż... niż tak, jak się nikt nie zajął, żadni testerzy nie zajęli się Pokémon Sword i Shield. To już lepiej, żeby jacyś testerzy się zajęli przynajmniej. Dubu sparaliżowany. Haha, dead no. Ciekawe, czy Hop wybierze innego Poksa jakiegoś. O! Wybrał. Gra wyścigowa. No ale Rockstar... nie tworzy też GTA? A wiesz, to może będzie spoko. To oni się nie mają zająć Forzą, tylko mają tylko testować ją, nie? Może mają jakieś biuro świetnych testerów. Którzy powykrywają wszystko, co najgorsze. Dokładnie. Poza tym to już wiadomo, że Forza Horizon 5 jest w pracach i w planach i pewnie na nowego Xboxa. Leczonko, spoko. Lecimy na samą górę. O kurde. Uuu, damn son. Screenek. Stay on guard. Oczywiście, ale ja zobaczę, co tutaj jest. A. Na bank szukałem na premierę, no. Ona jest ekstra. You shall be the first. If I beat you to pieces, then the champion will have no one to battle, and this will and will thus lose heart. Okej. Okay. Ale będziemy walczyć, tak? Wygląda jak wkurzona do oczu. Makrokosmos Oliana. Co to znaczy makrokosmos? To jest jakaś organizacja? Podobno sobie do oczu. No Boże, można tutaj używać giganta maxów i tak dalej. I co ja mam ci zrobić? Leech life? Nie. Leech life nie. Jezusie, co ona się tak złości co kawałek? Hammer Armaj zrobimy. No, no to play Rafi zrobimy. Ja jestem podpalony, okej. Okay. Dobra, padł ten Frostless w końcu. Co teraz? Miałem 15 leveli różnicy, nie? Więc myślę, że to nie będzie dla mnie jakieś zagrożenie wielkie. Salazzle! O, idealnie! Ja mam idealnego Pokémon na Salazzla. Salazzle jest ognisty, nie? No, liquidation i tak zwana likwidacja. Taka hehe gra słów. Fire Poison, no właśnie. Mi się wydaje, że z karcianki pamiętam, że to był Fire. Bo z Golisopodem był. Carina jest... jest kwiatkiem. To Flying i Attack Flying będzie najlepszy. Ale i włosy falują, nie? Czy Carina jest Fairy, czy jest kwiatkiem? Chyba kwiatkiem, nie? Tak jest, super efektyw, proszę bardzo. Fizgamy super efektywem. Brave Beard. Oberwę trochę. Za ten atak. Ale farta.
O, Toxtricity jeszcze dostał nawet level. Super. Milotic. Też mam idealnego Pokemona na Milotica. Myślałem, że skoro jest Magikarp, to Fibasa i Milotica wywalą z popsów. Natomiast widzę, że nie wywalili. Mój Tyranitar w formie Dynamax ma 500 HP. No ładnie. No bo ona mi się dosyć konkretnie zwiększa, nie? Okej, okay, z czym my teraz będziemy walczyć? Garbodor. Jaki typ ma Garbodor? No nie pamiętam. Normalnie, Poison i Dark? Trucizna. Ground. Możemy zmienić na... Dobra. Kango. A to jest Garbodor. Garbodor jest workiem na śmieci. Ogólnie. Dawaj. Ej, w sumie doczu mogłoby mieć takie kolczyki fajne. Dobra, to zróbmy Dynamaxa i zróbmy Max Quake'a w takim razie. Zobaczymy, co to będzie. Max Quake, od razu mi się zachciało grać, nie? Nie chcę nic mówić. Patrzcie. I to jest Garbodor. Garbobo. No dobrze, ja też będę duży zaraz. Spokojnie. Nie zrobię ci Garbodorze taki Earthquake, że się obstrasz namiętowo zaraz. Zobacz. Kiknie. ...460 HP. Patrz, Speedy prawie 500. O kurde. I to się na tej wieży dzieje, nie? Ale słabe. Co? A, okej. Super efektywny, spoko. Weak Armor. I on teraz jeszcze gorszy będzie. Ale będzie mieć speed większy, dobra. On używa mi dokładnie tego samego ataku, którego ja używam na niego. Nieźle. I to się dzieje na samej górze tej wieży, nie? Która ma 1000 stóp. Więc też spoko. No nie ma Garbodora. Co teraz zrobisz? O Jezu, ale mało expa. W sumie myślałem, że będzie więcej. Liczyłem na jakieś 3000 na Foxa. I co teraz? Jaki wzrok w ogóle ekstra. I wasn't able to win. 13 tysięcy kasy przynajmniej dała. All the necessary wishing stars have been collected. Do as you wish, there is nothing to be done now. Ok. Typical Vulpi. Ideas to further the chairman's own goals. Ok. To o co chodzi? Oni teraz zniszczą we dwójkę świat? I to jest jakaś dyskusja. Okej. Okay. One day going to make. Spoiler. To, co widziałem na początku gry i przypuszczałem, jest prawdą. Jeb, zniszczą region Galar, wracamy na stary region, zapadzie wszystkie. Yes!
Yes. No dobra. To jest rysowane, to nie jest animacja. O mój Boże, naprawdę nie mogli nawet takiego czegoś zanimować. Jezus Maria, ale pocięli koszty. No, spoko. Tragedia, no. O nie, te dwie niecnoty to kłopoty. Dobra, okej, spoko. Te oczy moje zdradzają wszystko. Next evening, następny wieczór, tak? To jest następnego dnia. No, no. Tak, to jest następny dzień. Okej, okay, idziemy na stadion. No, wait, please. I'm not like those other league stuff. I am the good one. I teraz przepraszają mnie, tak? Ej, to jest coś, to jest porąbane. To się w ogóle kupy nie trzyma. Autentycznie. I ja bym jej nie ufał. Czy ja mogę jej nie ufać? No, wypierdalaj. Nie chcę żadnego taksy, ja sobie sam wyjdę. Boże, zostaw mnie w spokoju, głupia babo tutaj. Nie podoba mi się. Co ona ma... Co ona może mi powiedzieć? Nic. Niech ona się w ogóle odwali. Sam sobie poradzę. Mam rowerek. I mamy tutaj, o... niech będzie stadion, dobra. Zobaczmy, czy to już będzie to ostateczna walka, czy nie. Nie mam poksu uleczone? Ach, oczywiście. Ej, no to zapiszmy właśnie, bo ja mam wyłączony autozapis. No, godzinę temu ostatni zapis był, nie? A czego tutaj chcesz dalej? Ty już nie walczysz ze mną. Ty już w ogóle nic nie robisz. Muszę się jeszcze raz zapisywać? A na mapie już naprawdę nic więcej nie ma do zdobycia. Nie, to jest tylko roustawę. I to jest koniec mapy Galaru. Szczerze powiedziawszy, są tylko cztery przedmioty. No dobra. Lećmy się zapisać i kończmy ligę. Oh my goddess, it is Vulpi. Dobra. Idziemy się zapisać. You must face off against the gym leaders in the finals, and they will be holding back. Dobra, dawaj. Dawaj, walki. Wszyscy gym leaderzy będą? O mój Boże. I tylko ja mam najgorsze ciuchy. Dobra, idziemy walczyć, dawaj.
I'm ready. No. Lecimy, na co czekać? Przecież ja mam takie poksy, że hello. Ile jest tych dream leaderów tutaj ze wszystkimi? 8 ma być, trzeba walczyć? O, patrzcie, to jest i on. Hello, Galar. Time has come. Finals matches begin. No nareszcie. Okej. I teraz Tsubasa powinien wpiec. Walczę na zasadzie drobinki. Ja już walczyłem wcześniej na zasadzie drobinki. O, proszę. BD. Co za pedalskie ciuchy. Czy on jest liderem? Jezus Maria, Boże, Jezu, ale on mnie wkurza. Ona mnie denerwuje, no. Good quizzes and battles with fairy type Pokemon every day. Spoko, dobrze ci tak. Ja się zgodziłem na coś? Nie. Dobra, walczmy z nim. Jezus Maria, jak trzeba, to trzeba. Trzeba go rozgromić, to go rozgrommy. No Jezus, no. Kolejny, który jest tylko chwilową przeszkodą dla mnie. Gym leader, naprawdę, nie wierzę. Cóż to się pozmieniało? On będzie walczył Fairy, nie? Ech, 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 no dobrze. Intimidate Mavil, dobra. Spox, jest 15 leveli różnicy, nie? Raczej spodziewam się samotnej klęski dla pana BD. Może nie za pierwszym hitem, nie? Player off, o nie. Ojejku, ała, Fairy mi bije. Co jest dobre na Fairy? Przypomnijcie mi. Czym to się najlepiej bije? Nie pamiętam. Poison i Steel. Okej. Okej. Poison i Dark. Gardevoir. To i tak Dark. Ej, mam silniejszy Power Trip. Jest silniejszy, czy nie? Dawać Intel Leona w takim razie, jak jest Gardevoir. Gardevoir jest psychiczny. Prawie zawsze był psychiczny dla mnie. Mostarka walniemy. A potem toksyczne ataki będą szły. Nie lubię tych Pokémonów Fairy. Tak naprawdę moim zdaniem to jest typ do dupy zrobiony. Niepotrzebny. Tutaj tylko effective? A dobra. Failed! O nie! Czyli jednak Dark nie działa. W ogóle coś tu się w ogóle stanęło, czy nie? Nawet nie wiem. Jeszcze raz. No, i w końcu połowę życia poszło. Psychik. Hej, to też bije mocno. Dlaczego to tak mocno bije? Sucker Punch nie działa, jak on cię nie atakuje. A. Aha. To sobie do dupy jest ten Sucker Punch. Patrz. Szczerze? Czytałem o tym wcześniej i zapomniałem, nie? Dobra, co teraz mamy? Rapidash. Galarski, zapomniałem, a nie ognisty, pomyliłem się. Dobra, walniemy Hydro Pumpa i padnie. Wszystko da się tak naprawić. Dawaj, Hydro Pump.
Darkbee, nie, hydropampa pójdzie. Zobacz, patrz to. Patrz to. Trzeba wierzyć w swoje własne Pokémony. Co mamy teraz jeszcze? Hatterene, dobra, a tutaj zrobimy tego mojego toksycznego Toxtricity, który zrobi Poison Jab na Gigantamaxie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Szczerze. No dawaj. Think you're going to win? Mhm. Ja mam 6 Pokémonów, ty masz jednego, raczej myślę, że wygram. Anticipation, wow, okej. Okay. No i cóż, dawaj mi tego. W sumie Max Strike by był chyba najlepszy. A dobra, dajmy Max Uza, zobaczymy, jak się zadziała, a jak ja to Max Strike'a ubijemy. On tam zadaje, on ma tam chyba 130. Wiecie, tylko animacje i zamęty na końcu są koszmarne. Wiem, bo widziałem już na spoilerach, jak oni się odwracają wokół własnej osi. To się po prostu gryzie na maksa, jak się tylko da. No, ale... Dobra, dawają dużą. Okej. Nahita, to chyba będę przestanie być trenerem. I skończyło się rumakowanie. How great fairy tips, o mój Boże. Speedy, nie spoileruj. Tym bardziej końcówki. Well, I lost. Okej. Okay. Restart. O nie, audience. O nie. Dobra, nie on sobie idzie. On już mnie denerwuje za bardzo. Dobrze, że ma takie ciuchy pedalskie. Będziemy odpoczywać, tak? Dobrze. Czy ja mogę teraz zapisać? Zapiszmy. Dobra, ciśnijmy teraz. No, i teraz z kim będziemy walczyć? Nessa! A ja nie mam nic na wodne typ, bo to trzeba mieć roślinne, nie? Nie mam nic. Na roślinne. Znaczy na wodne. Elektryczne mam, sorry, co ja gadam, przecież elektryczne mam. No. Mam przecież, dobra, pomyliłem, bo ja zawsze roślinnymi walczyłem. Nigdy nie walczyłem elektrycznymi. Dobra. A Golisopod. Golisopod jest wodny? No dobra, niech nie będzie. Też mam Golisopoda. Hello. Dawaj. 51 level. Z czym do ludzi? To zróbmy... Który jest najsilniejszy? Ten, który nie jest efektywny. Dobra. To zróbmy na razie na spokojnie. First impression. On w karciance dawał dużo. Oj, Golisopod chyba padnie szybko. Tak się nie robi. Seeking, no dobra. No to Leech Life, który jest atakiem bug, to nie ma sensu teraz.
Natomiast ja bym chciał, żeby mi tego ubili, to wtedy ja się będę bawić elektrycznymi. Na ten moment nie chce mi się poksa zmieniać, tym bardziej, że później są leczone, no to nie ma sensu. Golisopod, tak, switchujmy na Ktox Free City, o. Niech idzie. Ale jej włosy falują. Wszystkim tym ludziom w tej grze tak włosy falują? Overdrive. Pa, Golisopod. Czemu nie ma banerów z moim imieniem na stadionie? Tylko są jakieś banery nie wiadomo czego. Takie trochę to słabe. Myślałem, że lepiej to zrobię. O, a ja tego Pokemona nie złapałem w ogóle jeszcze. I nawet tego ptaka też nie złapałem. W ogóle w tym mieście ostatnio masz do poniesienia item, który jest trzymany przez Pokemona Poison. To leczy tylko z autora jak ten ogryzek. O! O! No patrz. Mi się może przydać później do jakichś innych walk jeszcze dalej. Pelipper, jak ja pamiętam, nie cierpiłem Pelippera, a ten jest podwójny, bo dosyć, że jest jeszcze wodne, to latające dodatkowo. Jest na drodze przy rzece, ale jeżeli to jest item, który był świecący, to one są losowe z tego, co słyszałem. Więc może ty go miałeś, a ja go nie miałem, nie? Bo jeżeli to jest Pokeball, to na pewno masz ustalony, tak zwany Fixed. Natomiast jeżeli to jest item taki, wiesz, no to jest... losowe wszystko. Muzyka jest szybsza. Dobrze, no to dynamaxingujmy się. Drizzle ma Pelipper plus Swampert Omega Alpha. No. To szczerze powiedziawszy, ale to za dużo wodnych w Omega i Rubinie i Alfa Szafirze w Orasach. Duża doczu będzie, uwaga. Już jeszcze jest legend na filmikach Zińska. No. Najedzę na doczu. Te dwa słowa się nie łączą, duża i doczu. No mogą się nie łączyć. No i ubite. No i nie ma. Proszę. Wszyscy ubici ekstra. I to był dopiero pierwszy, tak? Osiem tysięcy? Tylko kasy? Tak mało? Co to ma znaczyć? And the winner is Vulpi, wiadomo. Oczywiście wszystkim ja zrobię. Drugi raz Nessę ubiłem. Dlaczego ja nie mam swojej ikonki? Ja bym bardzo chciał ikonkę swoją mieć. Pierce wygrał z Kabu, Raihan wygrał z Milo, czyli musimy się przygotować na walczące. Ja będę teraz walczącym bił się. No dobrze. Moje uleczone. Uleczone. To zapiszmy. Zaczysz tego od walczących. O. Co ja powinienem być na walczące, dobre? Dobra, Grimmsnarlem pójdziemy, wszystko ubijemy, tak jak ostatnio. Latające? Naprawdę latające? Mogę wyjść z Ampersandem przecież, jakby co. Latające są dobre na walczące? Dobra, będziemy peki cały czas walić. A, śmierzelkę jeszcze weźmiemy sobie.
Nie mam psychika, w ogóle nie mam żadnego ataku psychicznego. Dawaj. Ma fairy ruch, ten zmiażdży, no. Kamiennego nie widziałeś, ja też. Nie, ja... Ja miałem kamiennego. Znaczy, wiecie co wam powiem? Liderzy są fajnie, fajni w ogóle w tej grze. Bo mają duszę. I tak, mi też przypomina Toffa z Avatara, z tego. Zaraz Last Airbendera. No tak bije. Zostaw mi mojego ampersanda tej. Tak w sumie chyba jestem gorzej przygotowany na walczące. Nawet chodzi bosso, no. I nawet dobrze, znaczy ma takie oczy też jakby była ślepa, tak jak Top. O, właśnie, zapraszam do zostawiania followków. Użyjemy Brave Beard'a, tak po prostu, zobaczymy co się będzie działo. Czy ja to przeżyję? Phalanx jest akurat świetnym Pokémonem. Dobra, z Decoilem. Graplock, to dawaj. Speedy, miałeś nie spoilerować. Czy możemy porozmawiać z Speedy o legendach, kiedy ja też do nich dojdę, a nie, że ty teraz o wszystkim piszesz? Bardzo cię proszę. Krytyk, a czy ja to przeżyję, tego krytyka, czy nie? Ho, 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 ho. Przeżyłem. Przeżyłem to, dobrze. Sirfetched. Wygląd Graplocka, jeden z lepiej zrobionych poksów. No, też muszę przyznać, że bardzo w porządku. Czy zmienimy? Zmienimy, dobra. Co mi tam? Niech idzie Grimmsnarl. Z tym nosem. Tylko mówię o tym, bo też nie lubisz typu fairy. No tak, ale nie gadaj mi takich rzeczy. No sorry, ja jeszcze legend nie widziałem, a ty mi już o nich gadasz wszystko tutaj, no. Dynamax i Play Rough, proszę bardzo. Super effective, no. To teraz trzeba będzie czekać na te wszystkie animacje. No poczekamy na te wszystkie animacje w takim razie. To tak. Jak mus to mus, nie? Jak mus to mus. Szkoda, że nie można tego pominąć. Super efektywne. No i dobrze. Fainted. Strasznie mało expa leci z tych boksów. Machamp. No, okej. Okej, Machamp. Nie, chyba nie. Chyba nie tyczy się ta animacji. W sumie pomyliłem się, bo myślałem, że to już będzie teraz. Ten Farfetch będzie tym. A okazuje się, że jednak nie. Jednak to będzie ten gigamantixowy, brzydki, creepy Machamp. No dobrze. Proszę mi tutaj go na hita ściągnąć. O, kleszcz, no kleszcz, dokładnie. Ty już go znasz, nie? Znasz kleszcza, Niku. Nie ma. No
teczek. Okej, okay, pokonałem drugi. Szkoda, że ten gigamantyk nie jest jakimś itemkiem, tylko przypisany do bloka, bo to powoduje, że jeśli chce mieć giganta, Max to musi zmienić bloka nowego, no. Prawda. Prawda, ale wiecie co? Równie dobrze dla mnie mogłoby nie być tego giganta Maxa, nie? Ale to jest celowo zrobione właśnie, żeby na te rajdy łazić, bo się pewnie Game Freak bał, że nikt na rajdy nie będzie łaził. I dlatego też zauważcie, że dlatego też w rajdach dostaje się itemki plus doświadczenie, bo Game Freak na pewno stwierdził, że na rajdy nikt nie będzie łaził specjalnie po to, nikomu się nie będzie chciało robić tego. Okej, okay, teraz z Raihanem będę walczyć. On jest typem smoczym. Co jest dobre na smoki? Przypomnijcie mi, Fairy? Ja coś tak czułem, że będę ze smoczym walczył, bo to najtrudniej zawsze ze smoczym walczyć. O! Natsu. O. Okej. Okej. Czy jestem uleczony? Jestem. A zapiszmy. Dobra. I nie będziemy z nim teraz walczyć. Wiecie dlaczego nie będziemy z nim teraz walczyć? Bo ja będę musiał kończyć tego live'a teraz na ten moment. Już. Zbliża się godzina 20. Dzisiaj muszę kończyć wcześniej. Jutro ja lecę do roboty. Nie ma dzisiaj już. Patrzcie, mogę sobie usiąść. A mogę sobie usiąść na każdym miejscu? Wow. To normalnie w poksach było impossible. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czemu tak dziwnie? 9 miejsc. Hello. I muszę niestety kończyć tego live'ika, tak więc... Kurde, ten telewizor z tym pokebolem jest ekstra. Tak więc dzisiaj nie będziemy dalej tego kontynuować. Może się okazać tak, że ja to będę kontynuował sam. I już na następnym live, jak się zobaczymy, to już będzie po lidze. Mati, to jest świetny tekst. To jest świetny tekst. A nie chcę nic mówić, większość ławek w grze ma 3 miejsca do siedzenia, ale możesz usiąść tylko na jednym. Tak to jest zrobione. Bardzo ciekawie. I słuchajcie, i szczerze powiedziawszy, to jutro... Jutro też będzie live'ik, ale znowuż na godzinę 18. Przed 18. Myślę, że 17.30, tak jak dzisiaj mniej więcej zacząłem, bo to już będzie chyba po obiadku i po kawce. I zrobimy live'a i zobaczymy, czy ja już będę po lidze, czy przed. Zobaczymy, ile jeszcze dzisiaj będę w stanie pograć. Natomiast teraz już muszę kończyć. Bardzo wam dziękuję za siedzenie dzisiaj. Bardzo, bardzo mocno dziękuję ci, Niku, za dzisiejszy prezent, za dzisiejszą paczkę to. I tak naprawdę będziemy to składali jeszcze te dwie rzeczy, tak więc wiecie, to jest jeszcze dużo do zrobienia. I to plus to. Wow, wow, jestem zaskoczony, aż brakło mi słów naprawdę. Tak więc zapraszam was wszystkich serdecznie jutro na godzinę wstępnie 17.30, a za dzisiejszy dzień bardzo wam dziękuję. No i tyle. Cóż mogę więcej rzeczy. Trzymajcie się, wejście, zobaczcie z ekipy naszej dobrej streamy, kto streamuje i dołączcie do nich, do ich live'ów. Każdy z nich teraz gra w coś innego. Nie ma listwy, żeby grać, który gra w boksy, więc was nigdzie dalej nie przerzucam. Zadecydujcie, do kogo macie chęć iść. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Pa!